Szanowni, krótki film na temat tego, co to są maszyny proste i jak to działa na przykładach. No, wbijamy w Google, co to są maszyny proste i okazuje się, że są to urządzenia ułatwiające wykonanie pracy, tylko w taki sposób, że nie zmniejszają one pracy, którą mamy wykonać, w sensie fizycznym, pracy mechanicznej, ale pozwalają wykonać ją z użyciem mniejszej siły. No i na lekcji żeśmy omawiali dwa przykłady maszyn prostych. Ja może się zmniejszę. O. Tu mamy bloczek pojedynczy, tu mamy bloczek podwójny. Zajmijmy się najpierw bloczkiem pojedynczym. No, wisi tutaj jakiś ciężar. No i żeby go podtrzymać, lina musi działać na ten ciężar siłą, tą samą siłą skierowaną do góry, a zatem my musimy tutaj ciągnąć za linę z taką samą siłą, z jaką o wartości takiej, jaki jest ten ciężar. Tutaj zysku, jeśli chodzi o siłę, nie ma żadnego. Nie ma też zysku, jeśli chodzi o pracę, w sposób oczywisty, jeśli chcemy przesunąć to do góry na jakąś tam wysokość X czy Y, no to musimy pociągnąć tu w dół też o tyle samo, bo oczywiście ta lina nie kurczy się ani nie rozszerza. Jedynym zyskiem jest to, że zamiast podnosić to z ziemi siłą mięśni, jakby ciągnąć, obciążać tutaj kręgosłup, możemy się po prostu powiesić na tej linie, tak? Powiesić się i pociągnąć ją do dołu całym swoim ciężarem, więc jest to już pewne ułatwienie. No, inne ułatwienie to jest bloczek podwójny, taki jak tutaj. Lina jest przewleczona przez bloczek i ciągniemy za ten jej koniec. No i tu jest taki, to jest rozrysowane dokładnie. No, jeżeli tutaj wisi ciężar 100 N, to ponieważ on wisi na dwóch linach, to każda z nich jest napięta siłą 50 N i my ciągniemy w dół za tę linę także siłą 50 N, czyli zyskujemy siłę, tak? Jeden taki blok pozwala nam to podciągnąć ciężar, czy utrzymać ciężar 100 N, przykładając dwa razy mniejszą siłę 50 N. Natomiast pracy nie zyskujemy, dlatego że jeżeli chcemy podnieść na jakąś wysokość X ten ciężar, to musimy pociągnąć tutaj, wyciągnąć tej liny o długości 2 razy x, dlatego że jakby x z tej strony i x z tej strony. Czyli to y, za które, czy delta y, za które mamy pociągnąć, to będzie 2 delta x, gdzie delta x to jest wysokość, na jaką chcemy podnieść ten bloczek. No i widać, że praca, jaką wykonujemy z tej strony, od strony ciężaru, czyli to jest siła, z jaką ciągniemy do góry ciężar, no, równa się pracy, którą wykonujemy z tej strony, dlatego że siła jest wprawdzie dwa razy mniejsza, a ta jedna, druga powinna być tu, a dwójka powinna być tu. To zaraz to poprawię, ale już nie będę nagrywał drugi raz. Siła jest wprawdzie dwa razy mniejsza, ale droga, przesunięcie jest dwa razy większe, więc dwójka z jedną, drugą się skraca, no i wykonujemy dokładnie taką pracę, jaką potrzebna jest do podniesienia tego ciężaru do góry, tylko że robimy to za pomocą mniejszej siły. No i to się zgadza, dlatego że tu nie ma w tym urządzeniu żadnego silnika, który mógłby nam pracę ułatwić. No dobrze, teraz jest to równanie przerobione tak, jak być powinno. Jedna, druga siły razy dwa razy przesunięcie. Ta sama praca jest po tej stronie, co po tej stronie. No, drugą takim przykładem maszyny prostej jest podnośnik hydrauliczny. Podnośnik hydrauliczny, pamiętacie równanie podnośnika, stosunek sił, które działają na te tłoki. Za pomocą siły F1 można przesunąć tłoki i podziałać tutaj do góry na coś, na
platformie, która jest umocowana do tego tłoka działającego w dużym cylindrze, w cylindrze o dużym przekroju, siłą F2. No, z równowagi ciśnień, z równości ciśnień z prawa Pascala wynika, że F1 przez S1 równa się F2 przez S2, czyli stosunek siły F1 do F2 jest taki jak stosunek przekrojów czynnych S1 do S2. No i teraz, jeśli to jest ciecz nieściśliwa, no to oczywiście wszystko, co zostanie wypchnięte z mniejszego cylindra, musi się pojawić w większym cylindrze, a zatem S1 razy delta X równa się S2 razy delta Y. No bo S1 razy delta X to jest objętość cieczy wypchniętej z tego cylindra, a S2 razy delta Y to jest objętość cieczy, która się w tym cylindrze drugim pojawiła w momencie, kiedy on poszedł tutaj do góry pod wpływem zwiększonego ciśnienia. No to jeżeli tak, to można napisać taką proporcję. No z jednej strony F1 do F2 równa się S1 do S2, to jest równanie wynikające z prawa Pascala, równanie podnośnika, a z drugiej strony S1 do S2 równa się delta Y do delta X, to wynika z nieściśliwości cieczy. No jeżeli tak, to z tej drugiej proporcji można ją rozwiązać. Jeżeli tak, to F1 do F2, przepraszam, jest równe delta Y do delta X. No czyli F1 razy delta X równa się 2 F2 razy delta Y, czyli praca wykonana tutaj, wkładana w ten podnośnik, jest dokładnie taka sama jak praca, którą tutaj z niego wyjmujemy. Możemy podnosić urządzenia coś za pomocą znacznie mniejszej siły, ale nie zyskujemy w ten sposób energii. To urządzenie nie wkłada, wykonujemy dokładnie taką samą pracę, jaką byśmy wykonali, podnosząc to urządzenie, nie wkłada nam tutaj, nie pomaga nam wykonać tej pracy. No, nic dziwnego, dlatego że nie ma tutaj żadnego silnika. Tyle, ile wkładamy, tyle wyjmujemy. Dziękuję bardzo.